To największe miasto w Europie Zachodniej, liczące ponad 8 milionów mieszkańców. Londyn. Można tu zobaczyć wiele słynnych budynków, ale to, co stanowi o wielkości tego miasta, jest ukryte przed wzrokiem. Pod ziemią kryje się inne miasto, równie duże jak sam Londyn. Dużo się tu dzieje. Jak udało się zbudować to podziemne miasto? Aby się tego dowiedzieć, zajrzymy pod jego powierzchnię i odsłonimy przed Wami rewelacyjne osiągnięcia techniki w jednym z najwspanialszych miast świata. Miasto pod lupą. Londyn. O 8 rano w Londynie panuje ruch i zgiełk. Miliony ludzi starają się przebić przez zatłoczone miasto. Ale to pod ulicami kryje się wspaniały wynalazek, który umożliwia poruszanie się po Londynie. Labirynt tuneli i peronów metra. W czasie porannego szczytu po mieście krąży ponad 500 pociągów. To jeden z najlepszych systemów metra na świecie. Jest też najstarszy. Połowa z 12 linii londyńskiego metra została zbudowana w XIX wieku. Jak w tamtych czasach inżynierowie mogli sobie poradzić bez zdobyczy dzisiejszej techniki? Odpowiedź kryje się 50 km poza miastem, przy ujściu Tamizy. Na powierzchni ziemi można tu zobaczyć to, co umożliwiło budowę londyńskiego metra. To glina, czyli rodzaj miękkiej skały, której złoża ciągną się pod całym Londynem, gdzie drążono tunele. Wezmę teraz wiertło i zobaczę, jak będzie wyglądało wiercenie w tej glinie. Mimo że jest miękka i łatwo ulega wietrzeniu, to podczas wiercenia stawia spory opór. Dzięki temu tunele nie zapadają się. Kiedy kształtowały się te skały, panował tu zupełnie inny klimat. Było zimno, wilgotno i wietrznie. 56 milionów lat temu tu, gdzie teraz jest miasto, była tylko woda. Południową Brytanię pokrywało morze o głębokości 200 metrów. Na jego dnie odkładały się kolejne warstwy osadów. Z czasem zbiły się w warstwę gliny o grubości 100 metrów. Kiedy morze opadło, glina znalazła się zaledwie 20 metrów pod powierzchnią. Dziś właśnie na niej stoi Londyn. Kiedy glina osiadała, wypływała z niej woda i w końcu powstał bardzo zwarty i spoisty materiał. Glina jest też dostatecznie miękka, żeby można ją było stosunkowo łatwo wydobywać, i to wykorzystano przy budowie londyńskiego metra. Pierwsi budowniczowie tuneli korzystali ze specjalnych osłon podczas wykonywania wierceń dla podtrzymania wykopanego tunelu. W centrum Londynu, pod stacją Moorgate, znajduje się w ziemi pomysłowy wynalazek, który umożliwił wydrążenie głębokich tuneli. To tarcza tunelowa, przodek wszystkich maszyn drążących. Robotnicy ręcznie wybierali glinę, drążąc tunel.
Za nimi, za pomocą urządzeń hydraulicznych, przesuwała się metalowa osłona tunelu. Następni robotnicy zakładali żelazne panele zabezpieczające ściany tunelu. Wreszcie na koniec wylewano beton, który tworzył mocną jak skała ścianę metra. Pracując na zmiany, robotnicy posuwali się naprzód z prędkością 3 metrów dziennie. Londyńskie metro stało się wzorem dla innych kolei podziemnych świata. Dziś wozi więcej pasażerów niż cała reszta transportu szynowego w Wielkiej Brytanii. I pęka już w szwach. Dlatego powstaje nowa linia przecinająca cały Londyn i biegnąca jeszcze dalej. W całym mieście trwa budowa. Powstaje 9 nowych stacji metra i 42 kilometry tuneli. Projekt pod nazwą Crossrail zatrudnia aż 4000 wykonawców. To jedna z maszyn, które posłużą do wykonania tunelu. Jest dłuższa niż boisko do piłki nożnej. To Ada, nasza maszyna drążąca. Wkrótce rozpocznie pracę pod ziemią, a ludzie na powierzchni nawet się tego nie domyślą. Przeprowadzenie maszyny wśród gęstwiny podziemnych instalacji będzie prawdziwym wyczynem. Pod ziemią jest wiele rur i tuneli. Linie metra i Docklands Light Rail, kanalizacja, fundamenty budynków. Musimy się pomiędzy nimi prześliznąć jak wąż. Jedna maszyna już rozpoczęła pracę. Jesteśmy w samym sercu maszyny drążącej. Tak wygląda surowa londyńska glina wybierana przez tarcze maszyny. Widać, jak szybko się pojawia i spada na taśmę przenośnika. Maszyna posuwa się naprzód z prędkością 6 cm na minutę. W wydrążonym tunelu wykonawcy zabezpieczają ściany żelbetowymi panelami, z których każdy waży 3,5 tony. Tutaj widzimy dopasowywanie paneli. Każdy krąg składa się z 7 segmentów skręcanych razem. Cała nowa linia będzie wymagała montażu 250 tysięcy takich segmentów. Tak długo się do tego przygotowywaliśmy, że sama praca jest po prostu fantastyczna. Kiedy wszystko idzie dobrze, w ciągu jednego dnia może powstać nawet 14 metrów nowego tunelu. Łącznie w Londynie 8 maszyn drążących będzie pracować przez 2 lata 24 godziny na dobę, żeby zbudować Crossrail. Kiedy linia zostanie otwarta w 2018 roku, dla miasta będzie to wielka zmiana. Szybkie, nowoczesne pociągi będą przewozić miliony pasażerów. Miasto pod lupą. Londyn. W Londynie jest wiele historycznych budynków i słynnych zabytków. Panorama miasta wygląda jednak mało nowocześnie. Wkrótce się to zmieni. Wieżowce powstają w rekordowym tempie, aby pomieścić coraz liczniejszych pracowników. Oto nowa gwiazda Londynu, wieżowiec Shard. Zaprojektowano go, aby po ukończeniu stał się najwyższym budynkiem w Europie i wyrazem konstruktorskiego geniuszu.
Jego elewacja złożona z 11 tysięcy szklanych paneli ma odbijać niebo. Wewnątrz przewidziano restaurację, apartamenty mieszkalne, biura i pięciogwiazdkowy hotel. 87 stropów opiera się na żelbetowym rdzeniu konstrukcyjnym o wadze 46 tysięcy ton. Cały budynek posadowiono na potężnych fundamentach zagłębionych w gruncie na aż 50 metrów. A tuż obok, pod ziemią, znajdują się ruiny dawnego miasta, Londynium. To miasto założyli Rzymianie 2000 lat temu. Mieli jednak problem. Nie było tu skał do budowy domów. Jakiego materiału mogli więc użyć? Pokaże nam go Charlie Bristow, który znalazł go 70 km na południowy wschód od miasta. Rzymianie nie musieli długo szukać materiału budowlanego, bo tuż pod wierzchnią warstwą gruntu znajduje się pylisty brązowy osad. Jak się okazuje, jest idealny do wyrobu cegieł. Zestaw sit pozwala Charliemu na oddzielenie tego tajemniczego materiału. Rzymianie także go odsiewali. Jest tak drobny, że rozwiewa go wiatr. To lessy wykorzystywane do produkcji cegieł. Uformowały się 18 tysięcy lat temu, kiedy temperatury w tym rejonie były znacznie niższe. W ostatnim zlodowaceniu przez Brytanię przesunął się potężny lodowiec. Sunąc przez wyspę, miażdżył skały na drobny proszek. Les złożony z kwarcu i domieszek innych minerałów. Kiedy lodowiec zniknął, pozostawiony na jego drodze pył, wiatr zwiał na południe. W ten sposób powstały jego warstwy o grubości nawet 8 metrów. Na nich właśnie leży Londyn. Dla Rzymian był to prawdziwy dar. Mogli z łatwością wyrabiać cegły. Ze względu na niezwykły skład nie trzeba ich było wypalać. Z tego doskonałego materiału Rzymianie błyskawicznie wznieśli Londynium. Kiedy buduje się takie miasto, trzeba używać tego, co jest pod ręką. W tym wypadku był to ten les. Dlatego Londyn to ceglane miasto. Rzymianie stworzyli podwaliny Londynu. Pod powierzchnią współczesnego miasta kryją się pozostałości dawnej metropolii, pełnej pałaców, świątyń, z własnym portem, a nawet cyrkiem. Dziś czas to pieniądz i inżynierowie z Londynu nauczyli się budować jeszcze szybciej niż Rzymianie. Chart jest tego doskonałym przykładem. Zamiast robić rozległe wykopy, które mogłyby się osunąć i zagrozić sąsiednim budynkom, w gruncie wylano potężną płytę żelbetową. W ten sposób zaczęto wznosić kolejne kondygnacje, a jednocześnie kopać kondygnacje podziemne. Aby przyspieszyć pracę, zastosowano specjalną windę.
Jej konstrukcja poprzedzała pojawienie się kolejnych stropów i dzięki temu można było łatwo dostarczać materiały na ich budowę. Dzięki wylewaniu jednego stropu w mniej więcej tydzień cała budowa przebiegła w rekordowym tempie. W wieżowcu jest około 120 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni użytkowej. Dzięki wysokim budynkom w zatłoczonym mieście pomieści się jeszcze więcej ludzi. Ale rozwój miasta rodzi kolejne problemy. Ścieki. Ten człowiek para się wyjątkowo brudną robotą. Rob Smith należy do dzielnych ludzi, którzy czyszczą sieć kanalizacyjną Londynu. Jak dla mnie nie jest źle. Ktoś nieprzyzwyczajony może uważać inaczej. W skali od 1 do 10, gdzie 10 to naprawdę piekielne warunki, gdzieś dałbym 2 lub 3. Naprawdę nie wygląda to źle. W Londynie jest 38 tysięcy kilometrów kanałów ściekowych, którymi codziennie przepływają 4 miliardy litrów nieczystości. Zanim powstał ten podziemny świat, wszystkie ścieki Londynu spływały do rzek. Ludzie jak zawsze uważali, że czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Gdzie najprościej było się pozbyć nieczystości? W rzece. Dziś większość londyńskich rzek jest niewidoczna dla oka. W XIX wieku zostały zakryte, aby nie rozchodził się z nich odór. Jedna z rzek płynie wprost pod pałacem Buckingham. W całym mieście, pod domami i ulicami jest ich 16. Większość wpada do Tamizy. W ten sposób odprowadzano ścieki do Tamizy. Brudna rzeka cuchnęła straszliwie. W połowie XIX wieku Tamiza była wielkim ściekiem i zatruwała życie Londyńczyków. Ludzie chorowali na cholerę. Nie można było się na to dłużej godzić. Aby uporać się z tym problemem, zbudowano sieć kanałów przejmujących ścieki z rzek, zanim trafiły one do Tamizy. Ścieki odprowadzano za miasto, gdzie woda była filtrowana w specjalnych polderach, zanim mogła popłynąć do morza. Miasto pod lupą. Londyn. System kanalizacji działał doskonale przez ponad 100 lat, dopóki w panoramie Londynu nie pojawiły się wysokościowce. To był początek końca. Oto jeden z najważniejszych winowajców. Lauderdale Tower w Buckingham. Jest tu ponad 100 mieszkań i dwa razy tyle łazienek. I mnóstwo ścieków. Ponad 2,5 tysiąca takich budynków zaczęło stanowić ogromne obciążenie dla systemu kanalizacji. Sieć zaprojektowano dla 4 milionów ludzi. Teraz jest ich 8 milionów. Kanalizacja przelewa się średnio 58 razy rocznie. Do Tamizy trafia tyle ścieków, że można by nimi 8 razy napełnić stadion Wembley. Aby ratować sytuację, zaprojektowano nową magistralę kanalizacyjną w samej Tamizie.
Inżynier Nick Butler pracuje przy najtrudniejszym odcinku budowanego tunelu. To najniżej położona część tego tunelu. Jest zagłębiona aż na 75 metrów i będzie najgłębiej położonym tunelem w Londynie. Ścieki muszą być odprowadzane po spadku. To nie tunel kolejowy, który może biec w górę i w dół. Nasz musi mieć zawsze nachylenie w dół i zmieścić się pod istniejącymi elementami infrastruktury. Dlatego drążymy go tak głęboko. Nowy tunel pod Tamizą będzie miał szerokość 3 autobusów i będzie odprowadzał ścieki do oczyszczalni we wschodniej części miasta. Nikt jeszcze nie drążył tu tunelu tak głęboko. Wykonawcy muszą zwieść cały sprzęt 75 metrów pod ziemię, łącznie z maszyną drążącą. Jest tak wielka, że trzeba ją transportować w częściach. Mimo to trudno ją przecisnąć na dół. Trzeba ją teraz zmontować. Na końcu transportowane są szyny, po których będzie się poruszać. Zwozimy wielkie kawały stali na głębokość 75 metrów. Na dole są już ludzie i muszą uważać podczas opuszczania w dół elementów. Trzeba cały czas zachowywać czujność. To ostatnie przygotowania przed rozpoczęciem drążenia tunelu pełną parą. Maszyna przesunęła się o 400 metrów, a cała nasza trasa wynosi prawie 7 kilometrów. To oznacza, że zostało nam jeszcze prawie 6,5 kilometra. Londyńska kanalizacja była wielkim osiągnięciem, ale teraz pilnie potrzebuje rozbudowy. Niemal co tydzień ukryte rzeki wylewają ścieki do Tamizy. Kiedy powstanie nowa instalacja, problem przejdzie do przeszłości. Tamiza to jeden z największych atutów Londynu. Stanie się jeszcze ważniejsza, kiedy konstruktorzy rozbudują tutejszy port. Sto lat temu ten fragment Tamizy był najbardziej ruchliwym portem na świecie. Przestał funkcjonować, kiedy statki stały się za duże, by tu wpływać. Teraz w ujściu Tamizy, 40 km za miastem, powstaje nowy olbrzymi port. London Gateway. Sztuczne nabrzeże jest budowane z materiału wydobytego z dna rzeki. Ta pogłębiarka może pomieścić 14 tysięcy metrów sześciennych. Typowa wywrotka ma pojemność 20 metrów sześciennych. Oto czym wydobywa się materiał. Olbrzymim odkurzaczem wyposażonym w bardzo ostre zęby. W domu zmieniamy końcówki odkurzacza w zależności od tego, czy czyścimy obicia mebli, czy drewniane podłogi. My też mamy różne głowice, na przykład z ostrymi zębami, czy płaskimi ostrzami. Teraz jesteśmy gotowi do wydobywania żwiru. Trzeba jeszcze tylko oczyścić głowicę, bo często blokują ją drobne kamyki. Za chwilę znowu będziemy mogli rozpocząć pracę. Uruchomiona pogłębiarka wyrywa z dna rzeki całe partie materiału.
Żwir bardzo niszczy sprzęt podczas wydobycia. Na szczęście jesteśmy na to przygotowani. Mamy specjalne przewody i pompy, które są wyjątkowo odporne. Niestety są też bardzo hałaśliwe. Nawet 20 tysięcy metrów sześciennych żwiru to tylko ułamek tego, co będzie potrzebne do zbudowania tego portu. Nowy port rozwiąże problem, który zawsze towarzyszył wprowadzaniu statków do Londynu. Tutejsza rzeka zachowuje się jak morze. Kiedyś brzegi Tamizy były bardziej oddalone od siebie, a przypływ zalewał je na sporą odległość. Większość obecnej powierzchni Londynu była kiedyś dwa razy dziennie zalewana wodą. Podczas odpływu brzegi rzeki zmieniały się w mokradła i statki nie miały gdzie cumować. Dziś w pobliżu Tower zespół archeologów szuka świadectw tego, jak średniowieczni budowniczowie radzili sobie z tym problemem. Tylko przez 2 godziny podczas odpływu można odkrywać tajemnice rzeki. Znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie w średniowieczu był londyński port. Uwaga, wyleje wodę. To płyta podstawy, do której mocowano piers albo pomost, który sięgał aż do Tower. Na samym dole muru archeolodzy odkrywają coś nietypowego. Niewygładzone fragmenty kamienia wystające z gładkiej ściany. To podstawa średniowiecznych murów, najstarsze zachowane fragmenty nabrzeża. Niektóre części pochodzą z XIV wieku. To pierwszy port w mieście. Wszyscy, którzy przypływali do Londynu, trafiali właśnie w to miejsce. Pod współczesnym nabrzeżem kryją się pozostałości średniowiecznego Londynu. Fundamenty potężnych, kamiennych nabrzeży. Sięgających głęboko w dno rzeki. Zbudowano je 600 lat temu, aby statki mogły cumować w pobliżu Tower, siedziby króla Edwarda III. Edward dobrze znał problemy swojego portu. Zdarzało się, że król Anglii wybierał się na wojnę, aby zdobyć także koronę Francji. Na taką wyprawę potrzebował dużo broni i zapasów żywności, przewożonych statkami na drugą stronę kanału. Ale w pobliżu Tower nie było w ogóle miejsca, gdzie statki mogłyby cumować. Dlatego zbudowano sztuczne nabrzeże. To właśnie ta budowla. Dzięki niej ogromne statki o dużym zanurzeniu mogły podpłynąć blisko Tower. To, co wydaje się zwykłym murem, było wielkim osiągnięciem budownictwa tych czasów. 700 lat temu Tamiza płynęła bliżej Tower, ale była za płytka dla dużych statków. Z jednej strony zbudowano więc drewniane ramy w nurcie rzeki i wypełniono je gruzem. Z drugiej strony umieszczono kamienne mury i je także wypełniono. Tam powstały nabrzeża, dzięki którym wojenne okręty króla mogły być ładowane tuż obok jego siedziby. A to był dopiero początek. Kupcy użyli podobnych rozwiązań, aby rozbudować miasto na 100 metrów bliżej środka rzeki. Średniowieczny Londyn stał się największym portem świata. Pomiędzy X a XVI wiekiem rzece wydarto spore fragmenty. Z czasem widzimy coraz potężniejsze nabrzeża, ponieważ same statki stają się coraz większe.
Londyn stale rozbudowywał swój port, aby zatem nadążyć i zapewnić im odpowiednio duże doki. Nabrzeża budowano coraz dalej z biegiem rzeki. Dziś do Londynu przypływają największe kontenerowce świata. Rzeka jest zbyt płytka dla tych gigantów, więc trzeba znów budować nowy port. Robi się to przy użyciu rur, które wyrzucają tu 10 ton żwiru na sekundę. Codziennie przybywa tu 40 tysięcy kilometrów materiału. Pogłębiarki wydobędą ponad 30 milionów ton piasku i żwiru z dna rzeki, aby zbudować nowy port. Na nich powstanie nabrzeże, do którego będą cumować statki. Potężne koparki tworzą głęboki wykop wzdłuż nowo usypanego nabrzeża. W wykopie umieszczane są zbrojenia, zalewane następnie betonem. Tak powstaje mur oporowy na głębokość 40 metrów. Następnie pogłębiarki usuwają grunt od strony rzeki, tworząc głębokie doki. Kiedy prace zostaną ukończone, port w Londynie będzie miał dwukilometrowe nabrzeże gotowe do przyjęcia największych kontenerowców świata. To wspaniały widok. Można powiedzieć, że tworzymy nowy ląd. Codziennie dobudowujemy kawałek Anglii. Londyńskie nabrzeże Tamizy są przekształcane przez wieki. Miasto pochłania fragmenty rzeki, a wiele najsłynniejszych budynków i budowli, takich jak siedziba parlamentu, opactwo Westminster czy Tower Bridge, stoją tam, gdzie kiedyś płynęła rzeka. Miasto pod lupą. Londyn. Londyn zawdzięcza Tamizie niewiarygodne bogactwa. Jednak rzeka stanowi też barierę w poruszaniu się po mieście. Tamiza jest źródłem zamożności Londynu. Lecz dzieli miasto na dwie części, a mosty są bardzo zatłoczone. Sam most Tower Bridge przekracza codziennie 40 tysięcy ludzi nieświadomych jego technicznych możliwości ukrytych przed ludzkim wzrokiem. Wbrew pozorom, most zbudowany jest z metalu. Pod granitową układziną kryje się 11 tysięcy ton stali, szkielet mostu. Ogromny ciężar opiera się na żelbetowych fundamentach, zagłębionych na 10 metrów w londyńskiej glinie. Wewnątrz pustych filarów kryje się mechanizm zdolny do podniesienia mostu w zaledwie 90 sekund. Zatrzymamy ruch. Most można podnosić. Charles Waller steruje tym potężnym mostem. Teraz odblokujemy ruchome fragmenty. Silniki ukryte wewnątrz mostu mają wystarczającą moc, aby podnieść fragmenty przęseł. Podnosimy most 700-800 razy w ciągu roku.
Nigdy mnie to nie nudzi. Mógłbym to robić częściej. Tower Bridge to ostatni most we wschodniej części Londynu. Następna przeprawa znajduje się dopiero 30 km dalej. To spory problem. Dlatego teraz budowana jest kolejka nad rzeką. Na świecie to rozwiązanie stosowane od jakiegoś czasu, ale po raz pierwszy realizowane w Wielkiej Brytanii. Prawdziwe osiągnięcie. Korzystamy tu z wyjątkowo dużych maszyn i sprzętu. Bardzo nas to cieszy. Inżynierowie lubią takie ogromne zabawki. To LR-1350. Najwyższy i najpotężniejszy żuraw w Wielkiej Brytanii. Jego części przywieziono na 70 ciężarówkach. Do jego budowy potrzeba było 3 żurawi i zabrało to 2,5 tygodnia. Same szyny ważą 72 tony. To prawdziwy gigant. Dziś ten olbrzymi żuraw umieści ostatni fragment głównego pylonu na swoim miejscu. To trudne zadanie. Zaczynamy podnoszenie. Tam jest żuraw, którym się posługujemy. Zaczyna się powoli obracać. Podnosi ładunek i przeniesie go na szczyt pylonu. Wymaga to wykorzystania maksymalnego zasięgu żurawia. Operator jest tak daleko, że prawie nic nie widzi. Najtrudniejszym zadaniem jest ustawienie tego elementu konstrukcji dokładnie na właściwym miejscu. Wszyscy muszą polegać na wyczuciu i doświadczeniu George'a. Otwory do wkręcenia śrub muszą być idealnie w jednej linii. Nie ma żadnego marginesu błędu. Wszystko trzeba zrobić z dokładnością co do milimetra. Ci, którzy są na miejscu, udzielają George'owi wskazówek, bo jest za daleko, żeby zobaczyć dokładnie, co się tam dzieje. Muszą przekazywać mu wszystkie informacje. George ustawia fragment pylonu wręcz idealnie. Można zakładać śruby. Trzy miesiące później kolejka jest gotowa. 34 gondole mogą przewieźć przez rzekę 2000 ludzi na godzinę. To kolejna ze słynnych londyńskich przepraw przez Tamizę. Setki tysięcy ludzi codziennie przekraczają rzekę, łącząc dwie części miasta w jedną metropolię. Londyn okiełznał Tamizę dzięki zdobyczom techniki. Jednak ma to swoją cenę. Pewnego dnia rzeka może wezbrać i zalać miasto w ciągu kilku minut. Londyn stał się jednym z najważniejszych miast świata dzięki zaawansowanej technice budowlanej. Jednak wiele jego budowli jest zagrożonych przez rzekę. Na skutek jej zabudowywania wody zostały spiętrzone. Dziś poziom Tamizy jest o 3 metry wyższy niż w czasach rzymskich. Dla Londynu to spore ryzyko. W 1953 roku potężna fala Morza Północnego wdarła się do ujścia Tamizy. Zginęło wówczas kilkadziesiąt osób. Oto jeden z ludzi, którzy dziś chronią Londyn przed powodzią. Wybieram się teraz na filar 6. Musimy zamknąć bramy przeciwpowodziowe. To zawsze chwila pełna emocji i napięcia.
Ev Morris czuwa nad zaporą zbudowaną, aby zapobiec takim tragediom jak powódź z 53. Zazwyczaj widać tylko potężne filary obłożone stalą. Tu kryje się ostatnia linia obrony Londynu przed falą powodziową. 6 ogromnych stalowych wrót leżących na dnie rzeki. Potężne urządzenia hydrauliczne mogą je podnieść i ustawić w nurcie rzeki. Największe z nich mają wysokość 5 kondygnacji i mogą wytrzymać napór 9000 ton wody. Dziś Ed wykona próby bramy Delta. Zostało 10 minut do zamknięcia. To są siłowniki, którymi sterowane są ruchy bram zapory. Muszę tu zajrzeć i sprawdzić, czy mogą się swobodnie przesuwać. To bardzo ważne. Każdy element jest oglądany i sprawdzany, zanim uruchomimy zamykanie bramy. Wszystko zostało sprawdzone. Ed daje sygnał. Widzimy tu jedną z głównych bram, które mogą dosłownie odciąć Tamizę od miasta. Cały proces przebiega bardzo spokojnie, chociaż siły, z którymi mamy do czynienia, są ogromne. 30 lat temu bramy zamykano 5 razy w ciągu 10 lat. Dziś robi się to 5 razy rocznie. Jeśli poziom mórz będzie się podnosił, będzie jeszcze gorzej. W Morzu Północnym pojawiają się wysokie fale. W połączeniu ze sztormami i pływami morskimi mogą okazać się zabójcze. Fala powodziowa może przekroczyć ujście Tamizy i zalać Londyn mimo zamknięcia zapory. Pod wodą może się znaleźć 125 km kwadratowych miasta, jego naziemna i podziemna część. Powstają plany podwyższenia zapory, aby zabezpieczyć Londyn przed anomaliami klimatu. To rozwiązanie powinno nam służyć przez następne 70, może 100 lat. Jednak zmiany klimatu, częstsze sztormy i podwyższanie się poziomu morza powodują, że zagrożenie powodzią będzie stale rosło. Możliwe, że kiedyś trzeba będzie zbudować bramy przeciwpowodziowe w ujściu Tamizy, żeby się zabezpieczyć. Zdobycze techniki budowlanej uczyniły Londyn tym, czym jest dzisiaj. To dzięki sprawnemu transportowi, bezpieczeństwu, czystości i mostom nad Tamizą. Londyn jest jednym z najwspanialszych miast świata. Już za chwilę wielkie projekty, genialni konstruktorzy. Jak powstają i kto przygotowuje projekty najbardziej niezwykłych współczesnych konstrukcji? Zobacz to tylko na Discovery Channel.